cieszę się z tej bramki, bo nie przypomina sobie, kiedy ostatnio strzelił w Kluczborku, a nawet ogólnie 2 lata chyba czekałem na tą bramkę. Cieszymy się ze zwycięstwa, przede wszystkim uważam, że 0 z tyłu. I jedziemy teraz na wyjazd i walczymy dalej. Na pewno ten wynik cieszy, tym bardziej, że 2 razy w poprzednim sezonie z nimi przegraliśmy, raz tutaj, raz na wyjeździe. Chcieliśmy się w jakimś stopniu zrewanżować za te 2 porażki i udało się. Cieszymy się na pewno. Słuchaj, rzuty karne ze spokojem. Ty jesteś pierwszy wyznaczony do wykonywania rzutów karnych? Tak. Pierwszy byłem wyznaczony już w poprzednim sezonie. 2 razy miałem okazję strzelać, jakoś to przeszło na ten sezon i teraz, dopóki się nie pomylę, to myślę, że będę strzelał. Oby do końca sezonu. Zapytam tak, no chociaż to dopiero początek sezonu, można uznać, że MKS Kluczbork to jest drużyna, która, no daleko jeszcze do końca, nie wiadomo co się wydarzy, ale to jest drużyna, która może bardzo namieszać w czołówce i bić się o tą pierwszą ligę? No tak jak pan powiedział, to dopiero początek sezonu, ciężko jeszcze cokolwiek powiedzieć. Myślę, że po pierwszej rundzie będzie można więcej powiedzieć. Na pewno chcielibyśmy się znaleźć w górnej części tabeli, a czy to będzie miejsce 5, czy 2, czy 1, no to zobaczymy. Gratuluję trenerowi wygranej, bezdyskusyjnej, bezapelacyjnej. Przegraliśmy zasłużenie. Pojedynek tak przypominał walkę 2 bokserów, w których jeden nie miał sił i gdzieś od początku czekał, może nie czekał, ale przyjmował ciosy. No, zdobyliśmy 3 punkty, ja z tego się najbardziej cieszę. Uważam, że Błękitny to jest na tyle solidny zespół, że wystarczy kilka dni naprawdę teraz do kolejnego spotkania i oni będą znowu punktować. Powiedział trener, że się obawiał Kluczborka. Ja mogę powiedzieć vice versa, my obawialiśmy się bardzo Błękitnych. Także no, do tej pory to my sromotnie przegrywaliśmy. Także ja wiem, co teraz trener czuje, natomiast no, na pocieszenie powiem, że to bardzo szybko mija. My też się próbowaliśmy z tego pozbierać, udało się. Także myślę, że chciałbym, abyśmy po prostu zbierali zwyczajnie punkty do